Cześć, witajcie z tej strony Barbara, a to są kryminałki barbarki. Na wstępie bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki w górę pod poprzednimi podcastami i za wszystkie wirtualne kawki. Oczywiście moi drodzy, proszę o więcej, bo to bardzo pomaga rozwijać mój kanał. Jeżeli ktoś ma ochotę może również mnie wesprzeć tutaj na YouTubie klikając przycisk wesprzyj albo jak już wiecie możecie mi postawić wirtualną kawę na Bajkofi, link w opisie. Dzisiaj, jak już widzicie po tytule, zapraszam was do Finlandii. I nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale jakoś zawsze z tego kraju wygrzebuje taką sprawę, która jest sprawą nierozwiązaną. I nie inaczej będzie i tym razem. Sprawa, o której Wam dzisiaj opowiem, będzie sprawą, z którą ja się chyba gdzieś kiedyś zetknęłam tylko raz. Być może część z Was będzie ją znała, a część może usłyszy o niej po raz pierwszy. Tym niemniej, będzie mi bardzo miło, jeżeli zechcecie zostać ze mną do końca i wysłuchać dzisiejszej opowieści. A teraz już bez zbędnego gadania zapraszam Was do słuchania. Kilikki Saari była siedemnastoletnią dziewczyną, która 17 maja 1953 roku wracała do domu z kościelnej uroczystości. Ale nigdy do domu nie dotarła. Została znaleziona 11 października w grobie na bagnach. Ta sprawa była w tamtym momencie największym i najgłośniejszym śledztwem o morderstwo w historii Finlandii. Mówił o niej cały kraj. Wszyscy zadawali sobie pytanie: kto pozbawił Keliki życia i dlaczego? Kelikki mieszkała w gminie Sojoki. To był niewielki. Wiejski obszar z drogami takimi wiejskimi, często nieutwardzonymi i typowo wiejską infrastrukturą. Dziewczyna mieszkała na farmie z rodziną, to znaczy z mamą, z tatą i piątką rodzeństwa. Miała wykształcenie tylko podstawowe. W wieku siedmiu lat poszła do szkoły i ukończyła te sześć lat podstawówki. Co prawda, po szkole podstawowej zaczęła uczęszczać do szkoły średniej, ale z tej nauki dosyć szybko zrezygnowała. Wcale nie dlatego, że chciała, to był skutek wypadku na rowerze. Ten wypadek był na tyle poważny, że dziewczyna przez kilka tygodni nie mogła kontynuować nauki. Efektem wypadku było między innymi wstrząśnienie mózgu. Kelikki spędziła kilka tygodni w szpitalu, potem jeszcze miesiąc leżała w domu, no i po tym wszystkim do szkoły już nie wróciła. Zresztą po tym wypadku przez kolejne lata często skarżyła się na bóle głowy, zawroty głowy, czy szumy w uszach, które narastały przy jakimkolwiek wysiłku. Jako szesnastolatka Kelikki zaczęła się rozglądać za jakąś pracą. Nie mogła przecież siedzieć w domu jak pasożyt, ale na gospodarstwie też pracować nie mogła, bo ta praca była dla niej zbyt ciężka i powodowała nasilanie się tych wszystkich powypadkowych dolegliwości. Latem 1952 roku Kilikki wyjechała do położonej około 130 km od jej rodzinnej wioski miejscowości, Kokemaki, gdzie pracowała jako pokojówka. Kelikki, zresztą, tak jak jej cała rodzina, była bardzo religijna. W związku z tym często bywała w kościele w Isojoki. Paster, pastor tamtejszego kościoła poinformował jej rodziców, że potrzebuje kogoś do pracy w kościelnej kancelarii i bardzo chętnie zobaczyłby w tej roli właśnie kilikki była ona sumienna, punktualna, miała ładny charakter pisma. W konsekwencji tej propozycji, młoda kobieta zrezygnowała z tej pracy pokojówki i wróciła do rodzinnej wioski. Kiedy starano się opisać dziewczynę, to wyłaniał się obraz aktywnej, szczęśliwej i wesołej młodej kobiety, kiedy była w otoczeniu rodziny. Ale w stosunku do obcych bywała nieśmiała i wycofana. W przeciwieństwie do innych młodych ludzi w jej wieku, nie zajmowała się takimi błahostkami, jakimi zajmowali się młodzi ludzie, typu taniec, randkowanie i tym podobne. Ona lubiła spędzać czas z rodziną, z przyjaciółmi, lubiła spędzać czas w kościele, na różnych właśnie religijnych uroczystościach. Wedle wiedzy otoczenia, nigdy nie miała chłopaka, z nikim też miała nie korespondować. niedzielny poranek 17 maja Klikki pojechała na rowerze do kościoła w Isojoki. Od jej rodzinnej farmy do tego przybytku było jakieś 13 kilometrów. Ona zawsze miała w zwyczaju jeździć na rowerze i na nabożeństwa, i do pracy. Po mszy, wróciła do domu. Była godzina mniej więcej trzynasta. Tego dnia padał deszcz, więc dziewczyna się przebrała, a potem powiedziała rodzicom, że jest zmęczona, więc pójdzie do swojego pokoju, żeby trochę odpocząć. Akurat, jeżeli chodzi o Kliki, to to było bardzo niezwykłe. Raczej nie zdarzało jej się, żeby ona się gdzieś tam w dzień kładła i odpoczywała. Później rodzice mówili, że przez resztę dnia ona była jakaś taka niespokojna, zamyślona. Po, tej od, po tym odpoczynku, po tej drzemce, zaczęła się przygotowywać na wieczorną wyprawę do szkoły, na religijne seminarium dla młodzieży. No, a troszeczkę była niespokojna, bo bała się późnego powrotu do domu, bo wiedziała, że to spotkanie ma się skończyć około 22. Więc. Wtedy już w Finlandii, w maju, robi się ciemno. No ale Kyliki jedzie na to spotkanie, wydarzenie przebiega zupełnie normalnie i zgodnie z przewidywaniami właśnie kończy się około 10 wieczorem. Kyliki wraca ze swoją przyjaciół, przyjaciółką Maiu. I ostatni raz będzie przez nią widziana na skrzyżowaniu. Drogi z Isoyoki do Kauhaioki. Część drogi powrotnej. Dziewczyna jechała na rowerze właśnie razem z tą swoją przyjaciółką Maiu, ale na tym wspomnianym skrzyżowaniu ich drogi się rozchodziły. Keliki powiedziała Maiu, że no boi się tej podróży do domu, tego samotnego odcinka, raz że ona nie lubiła sama wracać do domu przez las. A jeszcze dodatkowo tamtego niedzielnego wieczoru miała obawy, czy nie zaczepi jej jakiś mężczyzna, podpity mężczyzna wracający z Izojoki, z jakiejś imprezy, ponieważ właśnie tamtej niedzieli był tam szereg różnego rodzaju wydarzeń. Wtedy Maiu zaproponowała przyjaciółce, że ta może niech nie jedzie do swojego domu, tylko niech pojedzie do niej i niech u niej zanocuje. To się już wcześniej zdarzało. I nie było z tym żadnego problemu. Ale Klikki odmówiła, mówiąc, że to bez sensu, bo ona musiałaby wtedy bardzo wcześnie wstać, żeby zdążyć do pracy. Zdecydowała więc, że jednak wróci do domu. Podobno jej ostatnie słowa na pożegnanie miały brzmieć mniej więcej tak. Wszystko będzie dobrze, tak jak zawsze. Do widzenia, Maiju. Jak się później okaże, Majiu nie była ostatnią osobą, która widziała Kielikki żywą. Od tego miejsca, w którym przyjaciółki się rozstały, Kielikki miała do domu jeszcze jakieś 6 kilometrów. I była wtedy widziana. Widział ją mężczyzna o imieniu Jakko, który wracał ze swojego kościoła, z nabożeństwa. I on ją miał widzieć jakieś półtora kilometra od jej domu. Tyle, że mężczyzna nie za dobrze widział, nie za dobrze słyszał, a na zewnątrz było już ciemno, więc później nie był tak do końca w stanie wiarygodnie potwierdzić, że osoba na rowerze, którą widział, to była Kilikki. Kilikki w ten niedzielny wieczór do domu nie dotarła. Nie dotarła ani wtedy, ani nigdy więcej. Prawdopodobnie swojego zabójcę spotkała być może zaledwie 500 metrów od domu. 66-letnia Hilma, która miała w pobliżu drogi swoje gospodarstwo, powie później policji, że słyszała krzyk: "Na litość boską, przyjdź i pomóż mi". Ale mówiła też, że to wcale nie był męski głos. Rodzice Zaginionej dziewczyny na początku nie dziwili się, że nie ma jej w domu, że ona nie wróciła z tego religijnego spotkania. Nie byli również zaniepokojeni, kiedy odkryli rano, że Kellyki nie ma. Doszli do wniosku, że ona pewnie nocowała u swojej przyjaciółki. Tak naprawdę rodzina dziewczyny zaniepokoiła się dopiero rano, kiedy Pracownicy Kościoła zadzwonili do nich i zapytali, dlaczego Kylikki nie ma w pracy. Natychmiast zdecydowali się zgłosić jej zaginięcie na policji. W środę 20 maja lokalne organy ścigania zebrały 30-osobową grupę poszukiwawczą. Przede wszystkim skupili się na przeszukaniu okolic skrzyżowania Isojoki i sojoki i Kaohajoki, ale nie znaleziono tam kompletnie nic. Tymczasem informacja o zaginięciu młodej kobiety, kobiety bardzo szybko się rozeszła. W czwartek 21 organi ścigania wysłały zespół dochodzeniowy, który miał poprowadzić grupę poszukiwawczą. Przeszukali pobliskie bagna i las. W tym w tych poszukiwaniach wzięły udział setki mężczyzn. Wtedy też okazało się, że zaginięcie dziewczyny wzbudziło duże zainteresowanie mediów. Uważano, że kobieta stała się ofiarą jakiegoś zbrodniarza, wielkiego zbrodniarza. Pojawiały się też jakieś informacje, że może to był jakiś seryjniak. Z relacji świadków wynikało, że rankiem w dniu zdarzenia, czy też rankiem po tym wieczorze, kiedy dziewczyna zaginęła. Chłopcy z farby, niejaki Oskari i Wilo, przewozili mleko do mleczarni, kiedy na polnej drodze zauważyli ślady opon samochodowych. To była ta sama droga, po której klikki miała jechać rowerem. Oskari i Wilo twierdzili też, że na ziemi były ślady stóp oraz ślady opon rowerowych, opon samochodowych i potłuczone szkło. Całe miejsce w ich oczach miało wyglądać tak, jakby doszło tam do jakiejś bójki. To miejsce znajdowało się półtora kilometra od skrzyżowania, na którym Kelikki rozstała się z Maiju. Jednak kiedy policja pojechała przeszukać to miejsce, nie znaleźli tam żadnego szkła, a inne pojazdy zatarły już wszelkie ślady, o ile jakiekolwiek w ogóle tam były. Natomiast warte podkreślenie jest to, że to miało być w zasadzie niemal dokładnie to samo miejsce, w którym wspomniany wracający z, kościele, z kościoła Jakko miał widzieć Kiliki. I on zeznawał, że widział ją mniej więcej o 22.40. Tyle tylko, że on w tamtej chwili nie zauważył nic, nic niezwykłego. Później też, kiedy to, o czym opowiadali świadkowie, przeszło do, op do opinii publicznej. Na policję mieli się zgłaszać inni chłopcy, mężczyźni, twierdzący, że też widzieli ślady samochodu, tylko, że oni je już widzieli o godzinie 20.30 tego wieczoru, kiedy Keliki zniknęła. Mieszkańcy Isejoki bardzo się przejęli całą historią. No, i tak jak powiedziałam, bardzo szybko o tym dowiedziały się media, i ta sprawa stała się naprawdę, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, niesłychanie medialna. Początkowo miejscowi zgłaszali się na policję, na ochotnika, składali zeznania, brali też udział w poszukiwaniach, no ale później, jak to niestety często bywa w takiej sytuacji, ten zapał zmalał, a ludzie zaczęli wysuwać różne nieprawdziwe oskarżenia w stosunku do różnych osób i rozpowszechniać plotki, dosyć mocno utrudniające śledztwo. No i tak jak to wtedy bywa, pojawiły się pogłoski w stylu, że Kiliki była w ciąży, że uciekła, bo bała się napiętnowania, bo się bała rodziny, z kolei jeszcze inni wymyślili historię, że ona prowadziła jakieś podwójne życie, że miała chłopaka i to z nim uciekła. I w ten sposób narodziło się wiele różnych przedziwnych opowieści, teorii, nie mających nic wspólnego z prawdą, ale niestety mocno motających w śledztwie i bardzo to śledztwo utrudniających. Tydzień po zniknięciu dziewczyny pojawia się kolejna informacja od świadka: informacja dotycząca kremowego samochodu który miał jechać tą drogą, na której klikki zniknęła. Tym świadkiem była dwunastoletnia dziewczynka, która powiedziała policji, że około godziny 23, kiedy bujała się na chustawce, przynajmniej tak to zrozumiałam, nie wiem, co ona robiła o 23 na chustawce, no ale nieważne miała widać, widzieć przejeżdżający obok jej domu samochód, z którego bagażnika miał wystawać rower. W tym samochodzie, miało siedzieć dwóch mężczyzn. Samochód miał jechać szybko i bez włączonych świateł. Jak się jednak później okazało, ten świadek, ta dziewczynka, nie była wiarygodna, ponieważ przeprowadzono później coś, co dzisiaj byśmy nazwali eksperymentem procesowym i dziecko nie przeszło go pozytywnie. Ona tak naprawdę nie była w stanie zauważyć żadnych szczegółów na przejeżdżającym aucie. Pojawiła się też inna relacja innego świadka dotycząca samochodu. Tym razem świadkiem była kobieta o imieniu Sylwii, która miała siedzieć na ganku swojego domku, kiedy obok przejechał jasny samochód z rowerem w bagażniku. Czyli jakby tutaj ta informacja ma swoje potwierdzenie. Z kolei dwóch mężczyzn na motocyklach zgłosiło, że widzieli samochód z uszkodzonymi tylnymi światłami który stał na poboczu drogi około 20 km od Isojoki. Policja oczywiście przeszukała okolice, ale niczego tam nie znaleziono. Nie znaleziono samochodu, a kierowcy kremowego auta nigdy się do śledczych nie zgłosili. 16 czerwca sprawę zaginięcia klikki przejął inspektor do spraw kryminalnych Axel Skogman. 22 lipca dwie osoby zbierające jagody zauważyły, że z jakiejś tam dziury w lesie wystaje opona od roweru. Jak się później okaże, w tej, w tej oponie, oponach w rowerze nie było powietrza, prawdopodobnie chodziło o to, żeby rower... Szybciej zniknął w bagnie, no bo nie powiedziałam wam, że ta dziura, to zapadlisko było w bagnie czy też przy bagnie. Zatem zabójca prawdopodobnie dobrze znał okolice bagna i lasy. I co ciekawe, ten obszar, gdzie znaleziono rower, był już wcześniej przeszukiwany i to wykrywaczem metalu, ale wtedy żadnego roweru nie znaleziono. Policja, badając tenże rower, Stwierdziła, że on był w zbyt dobrym stanie, żeby mógł przez tam y, dwa miesiące leżeć y, zatopiony w bagnie, że on prawdopodobnie został tam wrzucony później. Robert zwrócono rodzicom Klikki, ale jakichś takich dokładniejszych badań nie przeprowadzono. Robert generalnie był cały, w nienaruszonym stanie, troszeczkę tylko porzebiały. Miał przetarcie na prawym boku, no i tak jak wspomniałam, miał spuszczone z opon powietrze. Nic nie wskazywało na to, żeby ten rower został w jakikolwiek sposób potrącony przez, przez samochód, żeby na przykład osoba, która nim jechała, wjechała w auto, albo żeby auto wjechało w ten rower. On był po prostu w zbyt dobrym stanie. Z kolejnego zeznania, kolejnego świadka, wynikało. Że mężczyzna o imieniu Ake, który mieszkał w Kuortane, jakieś 200 km od Isoyoki, mówił, że słyszał wołanie o pomoc kobiety i rozmowę dwóch mężczyzn oraz dwa strzały z grzmiącego kika około 5 rano po zniknięciu kilikki. No i mówił, że żeby się dowiedzieć, co tam się wydarzyło, poszedł na pobliską drogę i zobaczył, mijający go jasny samochód, w którym siedziało dwóch mężczyzn. Inne osoby, które mieszkały w tej okolicy, również zeznały, że słyszały strzały. Policja przeszukała okolice i 12 października znaleziono tam łuskę pokuli. Ale dalsze poszukiwania w tym miejscu zostały zakończone, ponieważ znaleziono ciało Kyliki i znaleziono je, w Otóż, kiedy w pewnym momencie policja znalazła się w ślepym załku. oni właściwie nie wiedzieli już, co mogą dalej robić, bo tutaj naprawdę poszukiwania dziewczyny były na bardzo szeroko zakrojoną skalę. Policja chodziła od domu do domu, przesłuchiwano i wypytywano wszystkich. Ale niestety to nie przynosiło skutku. Więc kiedy oni znaleźli się w tym ślepym załoku, zdecydowali się jeszcze raz przeszukać okolice, które miały być ślady opon i potłuczone szkło. I tak 10 października jeden z funkcjonariuszy podniósł z ziemi tobołek, tobołek w którym był but kilikki, jej szalik i męskie skarpetki. Jedna skarpeta została dosunięta do samego końca buta i owinięta czarnym wełnianym sznurkiem. A z kolei na szaliku widać było ślady ugryzień, przypuszczano więc, że służył on jako knebel. Czyli to miejsce było już przeszukiwane dużo wcześniej, niczego tam nie znaleziono, a teraz nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pojawiają się tam dowody rzeczowe i były to rzeczy, z których przynajmniej część była własnością zaginionej kobiety. Z kolei 11 października, pewien mężczyzna zauważył na bagnach gałąź Sosny wystającą na wysokość, mniej więcej wystającą dosyć mocno z tego bagna, o tak chciałem powiedzieć, i to było jakieś 20 metrów od miejsca, w którym znaleziono but. Natychmiast wezwano inne osoby z grupy poszukiwawczej. I wyciągną, wyciągnięto gałąź z ziemi. Może ja tutaj uściśle, chodziło po prostu o to, że ta gałąź nie zgadzała się z tym widokiem, który powinien tam być. Ona się tam nagle znalazła nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd, jej nigdy wcześniej tam nie było i stąd mężczyzna zwrócił na nią uwagę. Główka gałęzi była zaostrzona i po wyciągnięciu jej z bagna. W powietrzu rozniósł się nieprzyjemny zapach zgnilizny zapach gnijącego ciała które znaleziono pół metra pod tą bagnistą ziemią wokół ciała owinięta była kurtka a samo ciało było w stanie daleko posuniętego rozkładu dolne partie zwłok były odsłonięte a biust nie był w staniku który Kobieta miała na sobie: prawa dłoń, palce u rąk i nóg były już praktycznie tak zniszczone, w tak posuniętym rozkładzie, że nic z nich nie zostało. Dlatego z tego powodu nie można było stwierdzić, czy doszło do jakiejś fizycznej przemocy, czy na przykład dziewczyna się z kimś biła, czy przed kimś się broniła. Samo to miejsce pochówku znajdowało się około 200 metrów od najbliższej drogi i kilometr od roweru. Sekcja, którą przeprowadzono, wykazała, że dziewczyna zmarła w wyniku urazu tępym narzędziem, w efekcie którego złamano jej nos i kości policzkowe. Na pewno nigdy do niej nie strzelał ani też kobieta nie została uduszona. Ciało było niestety w tak daleko posuniętym stanie rozkładu, że nie można było stwierdzić czy y, krylikka została wykorzystana, y, ale na pewno nie spodziewała się dziecka. Kiedy włożono gałąź sosny do bagna i przekuto jej ciało, to to ciało na 100% było już w znacznym stopniu rozkładu. Samo miejsce pochówku zostało dobrze i starannie wykonane. Policja ustaliła więc, że zabójca. Nie wiem, był jakimś harcerzem, może żołnierzem, w każdym razie został w takich robotach wyszkolony. Z kolei specjalista od drewna miał stwierdzić, że gałąź sosnowa została umieszczona na miejscu znalezienia zwłok najwcześniej pod koniec lata. Czyli znacznie później, niż kieliki zniknęły. Ze śladów znalezionych na jej ciele wynikało także, że zabójca był leworęczny. 14 października odnaleziono drugi bud dziewczyny, ale nie odnaleziono reszty rzeczy. Pogrzeb Kelikki odbył się 25 października, a żałobników na nim było cztery razy więcej niż mieszkańców i bo to było około 25 tysięcy osób. No i teraz, kiedy znalazło się ciało, przyszła pora poszukać winnego. Podejrzanych policja miała kilku, i omówimy sobie teraz ich sylwetki po kolei. Pierwszym, który wleciał na tapet, był pastor kałko Nerbo, ten, który zaproponował Keliki pracę. On znał dziewczynę w latach 1952-53, no i w tym 52 roku. Przeniósł i w tym 53 roku, przepraszam, przeniósł się z Isojoki do innego kościoła, i to było jakoś tak na trzy tygodnie przed zniknięciem dziewczyny. A ona z kolei miała napisać trzy dni przed śmiercią do niego list. Jak się później okaże, pastor Kanervo był drapieżnikiem seksualnym i molestował młode dziewczyny, w tym między innymi, właśnie Kelikki do czego w końcu sam się przyznał. Swój niecny proceder pastor uskuteczniał praktycznie w każdej parafii, w jakiej kiedykolwiek się znalazł i prawdopodobnie właśnie to jego zachowanie było powodem, że on był bardzo często przenoszony z parafii do parafii, a wszystkie jego niecne czyny były zamiatane pod dywan. Być może był to efekt tego, no pamiętajmy, że mówimy o latach 50. XX wieku, iż jego ofiary bardzo często bały się, czy też wstydziły się zeznawać. I tak gość mógł sobie spokojnie hulać. Miał też pewne powiązania z rodziną Kelikki, mianowicie służąca rodzinna była jego kochanką. Pastor przy przesłuchaniu upierał się, że nie widział Kelikki od czasu, kiedy wyprowadził się ze swojej poprzedniej parafii, a jego alibi wyglądało w taki sposób, że najpierw spędził cały dzień w domu, jeszcze wcześniej rano odprowadził żonę do samochodu, a wieczorem o godzinie 20. miał wziąć udział w ceremonii religijnej. Jego alibi dalsze było takie, że spędzał noc z kolegami z koledżu, że był tam gdzieś na jakiejś imprezie, a potem był w domu. I to alibi miała potwierdzić służąca. To alibi zostało zakwestionowane dopiero po latach. Jak się okazało, jest w nim kilka luk. Mianowicie, po pierwsze, ta służąca, ta pokojówka była jedną z jego kochanek i przesłuchana ponownie, zachowywała się tak, jakby bała się kary i powiedziała, że to już jest chyba czas, żeby pastor siedział w więzieniu. Ale kiedy zapytano ją o ten wieczór i noc zaginięcia Kliki, to ona kolejny raz potwierdziła, Alibi pastora. Oczywiście ona nie była tutaj jakimś wiarygodnym świadkiem, osobą, której można uwierzyć, no bo łączyły ją z pastorem bardzo bliskie relacje, ale policja nie była w stanie udowodnić, że w trakcie zaginięcia dziewczyny, w trakcie pozbawienia jej życia, pastor przebywał gdzie indziej niż w domu. Po prostu oni nie umieli nic z tym zrobić, nie mieli jak. On mieszkał w tym czasie 60 kilometrów od Isojoki i nie miał samochodu. Natomiast mniej więcej w tym czasie jeden z jego krewnych miał posiadać kremową furgonetkę. Sam pastor natomiast wydał później oświadczenie. Jak mogłem przedostać się z Isojoki do Merikarwi i wziąć udział w wydarzeniu kościelnym o dwudziestej, gdybym zamordował kieliki? On przyznał, że zna bagna, tereny leśne, na których znaleziono ciało, ale w końcu policja dała mu spokój, uznając, że jest mało prawdopodobne, żeby on to pozbawił dziewczynę życia. Biorąc pod uwagę no to jego alibi, no ono tutaj było dyskusyjne, ale tutaj przede wszystkim zagrały te ramy czasowe. On po prostu nie dałby rady z tej uroczystości o 20:00 przeteleportować się do Isojoki, pozbawić ją życia i wrócić do domu. Tutaj te ramy czasowe za nic w świecie nie chciały się dopasować do tego, żeby zrobić z tego pastora kanerwo zabójcę. Kolejnym podejrzanym był 35-letni policjant. Według jednego z świadków widziano go, kiedy jechał kremowym samochodem z innym mężczyzną i jechał tą drogą, którą jechała Keliki. Był znany jako dosyć taka tajemnicza postać, został nawet aresztowany i uważano początkowo, że skazanie go będzie tylko kwestią czasu. Ale nikt nie był mu w stanie udowodnić, że to on pozbawił dziewczynę życia, został więc wypuszczony. Dodatkowo, jak się okazało, miał alibi. Mianowicie miano go widzieć, kiedy spędzał wieczór z jakimś tam kolegą w hotelu w Kristinie, Mniej więcej między 22 a 24, a ten samochód w kolorze kremowym, w którym rzekomo go widziano, był w tym czasie w warsztacie, w remoncie i absolutnie nie nadawał się do jazdy, więc jakby jego osoba została tutaj dosyć szybko wycięta z kręgu podejrzanych. Kolejny podejrzany to 38 latek, który też pracował dla policji i prowadził też dochodzenie w sprawie morderstwa kieliki. Ale jak się okazało, i on miał alibi, które potwierdziła jego rodzina, mianowicie miał być tak nietrzeźwy, że około godziny dziewiętnastej tego wieczoru, kiedy miało dojść do zabójstwa, że stracił przytomność i przespał całą noc. Później podobno miał trafić do szpitala psychiatrycznego. W momencie zaginięcia Keliki mieszkał dwa kilometry od miejsca morderstwa. Policja podejrzewała, że w pozbawieniu dziewczyny życia mógłby mu pomagać szwagier, który miał kryminalną przeszłość. Obaj mężczyźni także znali bardzo dobrze teren bagien, no i posiadali też narzędzia, żeby wykopać grób. Kolejna postać podejrzana w sprawie to Runal Holmstrom. Runar był Podejrzany w innej sprawie o podwójne morderstwo, w sprawie dosyć podobnej do sprawy kielikki. Yy, dlatego policja no, wzięła go na celownik. Tyle tylko, że jak się okazało, że kiedy doszło do pozbawienia kieliki życia, facet przebywał w więzieniu, a więc nie on mógł skrzywdzić ki. Natomiast główno, główny prowadzący śledztwo uważał, że osoba, która pozbawiła kieliki życia, Prawdopodobnie czerpała inspirację z morderstw w Tuli Lachti. Właśnie o te morderstwa był podejrzany i skazany Runar. Te W Tuli Lachti to też jest bardzo taka znana sprawa. Kolejny podejrzany, czarnobrody mężczyzna. Miejscowy dziwak, który miał 51 lat. Podobno miał skłonności nekrofilne, <laughs> I też bardzo często miał nawiedzać kościół, w którym pracowała Kelikki. Podobno później został wykastrowany na mocy postanowienia sądu. On bardzo interesował się kobietami pracującymi w kościele, tym również Kelikki. Miał być widziany około godziny 14, jak rzucał piaskiem w okno kobiety, prosząc ją o randkę. Ona odmówiła, a on odszedł. Również i on bardzo dobrze znał okolice bagien. Rano miał zaatakować wyznaczonego mu opiekuna, ale został postrzelony w klatkę piersiową. Wyzdrowiał, policja go wzięła na przesłuchanie, ale uznano go, mówiąc brutalnie, za zbyt głupiego lub zbyt chorego umys psychicznie, umysłowo, żeby on mógł pozbawić Kyliki życia. Nie wiem na jakiej podstawie, no ale nie będę tutaj wnikać. I wreszcie ostatni podejrzany, również postać bardzo dobrze znana, Hans Asman, który był w Finlandii znanym przestępcą, do tego jeszcze nazistą, podejrzewanym o inne niewyjaśnione w Finlandii morderstwa. Podobno na łożu śmierci miał się przyznać do pozbawienia Kieliki życia, tyle tylko, że jak to dokładnie zbadano, to on w czasie, w momencie, kiedy dziewczyna zginęła, przebywał w Niemczech i dzięki temu miał alibi. Faktem jest, że podobno posiadał samochód w kolorze kremowym, a jego żona twierdziła, że on wraz z kierowcą byli w pobliżu i w czasie, kiedy Klikki zginęła. Asman posiadał jasnobrązowego Opla, a ten typ samochodu świadkowie widzieli w pobliżu miejsca, gdzie zginęła dziewczyna. W 1997 roku Asman podobno przyznał się do udziału w tej zbrodni na dziewczynie byłemu policjantowi Matti Paloaro. Otóż on twierdził, że śmierć dziewczyny tak naprawdę nastąpiła w wypadku samochodowym, kiedy jego samochód prowadzony przez szofera zderzył się z rowerem Keliki. No i oni dwaj, żeby ukryć dowody udziału w wypadku, zaaranżowali sprawę jako zabójstwo. Według y, Paloaro Asman miał powiedzieć na łożu śmierci. Jednak jedno mogę ci powiedzieć od razu, y, bo to jest najstarszy i w pewnym sensie był to wypadek, który trzeba było zatuszować. W przeciwnym razie nasza podróż zostałaby ujawniona. Mimo, że mój przyjaciel był dobrym kierowcą, wypadek był nieunikniony. Zakładam, że rozumiesz, co mam na myśli. Żona Asmana miała też poinformować, że zaginęła jedna ze skarpet jej męża, a jego buty miały być mokre, kiedy wrócił do domu w wieczór zaginięcia dziewczyny. W samochodzie miało też być wgniecenie. Według pani Asman, kilka dni później mąż i jego kierowca ponownie wyjechali, ale tym razem mieli wziąć ze sobą łopatę. Później śledczy ustalili, że morderca, jak mówiłam, Kiliki był leworęczny i Asman też faktycznie miał być leworęczny. Ale, jak widzicie, moi drodzy, mimo że facet tutaj się przyznaje do pozbawienia dziewczyny życia, no to mamy inne dowody, które mówią, że facet w tym czasie przebywał w Niemczech. Sprawa morderstwa Kiliki pozostaje. Nierozwiązana do dnia dzisiejszego. O sprawcy wiemy tylko tyle, że był leworęczny, że na pewno był mężczyzną, chociaż to akurat nie wiem na jakiej podstawie i że bardzo dobrze znał okolice i musiał wielokrotnie odwiedzać miejsce pochówku Keliki. Główny śledczy twierdził też, że ma poważne podstawy, kogo oskarżyć o te zbrodnie. Że wie też, w jaki sposób popełniono to morderstwo, ale nie jest w stanie tego udowodnić w sądzie. Nigdy nie wymienił żadnego nazwiska. I to wszystko, moi drodzy, co przygotowałam, jeżeli chodzi o tę sprawę. Pewnie już o niej słyszeliście, Dajcie znać, co o niej myślicie. Może macie jakieś teorie o tym, co tak naprawdę mogło się wydarzyć w ten niedzielny wieczór. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszej historii. Nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górze, komentarzu, a jeżeli macie ochotę, to możecie mnie wesprzeć tutaj na YouTubie albo postawić mi wirtualną kawę na Bajkofi. Link w opisie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień.